W Polsce z chwilą, kiedy pojawiły się mrozy, to ceny wzrosły, tak pisze między innymi Rzeczpospolita. I o tym, ale nie tylko, właśnie teraz będę rozmawiała z moim gościem, Marcin Roszkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. No właśnie, Rzeczpospolita pisze nam, że fala mrozów podnosi ceny prądu. Rekordowe koszty emisji CO2 pchają w górę ceny energii, ale długofalowo powinny stanowić impuls do wycofania elektrowni węglowych i obniżenia opłat. 2021 rok przyniesie nam wyższe rachunki, jeśli chodzi o prąd, tak? Ceny energii będą rosły i one rosną z kilku względów. Polska elektroenergetyka potrzebuje inwestycji. Potrzebuje inwestycji ze względu na to, że nawet elektrownie węglowe swoje problemy miały, niezależnie od polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Tutaj mówiłaś o emisjach CO2. Rzeczywiście emisji CO2 są grubo powyżej 30 euro. A to oznacza, że wchodzimy w taki element, w taki moment, kiedy energetyka węglowa jest dużo mniej konkurencyjna niż alternatywy na dzisiaj tak naprawdę mocne są dwie. To jest import energii z zagranicy oraz produkcja energii odnawialnej ze źródeł odnawialnych. Więc konkurencji rzeczywiście na rynku jest dużo, ale naszej energetyki w 80% opartej na węglu te ceny CO2 bardzo mocno dotykają, ale dotykają też nasz konsumentów. Takie decyzje jeszcze świętej pamięci Ministerstwa Energii, czyli rynek mocy. To jest taka dodatkowa 40-kilkuzłotowa opłata mniej więcej za megawattogodzinę do utrzymywania źródeł głównie konwencjonalnych, czyli właśnie tych emisyjnych, wysokoemisyjnych, jeżeli chodzi o CO2. Więc to się też dokłada do ceny energii, dokłada się do tego, że na końcu płacimy wyższe rachunki. I niezależnie od tego, że ta tak zwana taryfa G, czyli taryfa dla gospodarstw domowych, jest chroniona przez URE, to te ceny energii po prostu będą rosły. No nie jest to dobra informacja, szczególnie, że tak jak, no, jeżeli Jan Kowalski czyta, że 10% to tyle wzrosła w Polsce średnia hurtowa cena energii elektrycznej w styczniu w porównaniu do 2020 roku do grudnia, to oznacza, że zapłacimy o 10% więcej za swój prąd, który użytkujemy. To znaczy, że no właśnie, ile złotych więcej będziemy mogli zapłacić? Zapłacimy dużo więcej niż tylko za 10% więcej za prąd, dlatego że prąd, czy energia elektryczna, czy energia cieplna, bo CO2 dotyczy też energii cieplnej, dotyczy wytwarzania wszystkich produktów, praktycznie wszystkich produktów. Im bardziej energochłonne, tym większy udział energii w wytworzonym produkcie, a to oznacza, że ta cena energii na przykład w cemencie, w meblach, w żywności też będzie wyższa. No i ta opóźniona transformacja, te 30 lat, które Polska się skradała i dopiero tak naprawdę od roku Ministerstwo Klimatu zaczęło się poważniej za to zabierać, powoduje, że teraz przez następne 10 lat będziemy rzeczywiście mieli problem z cenami energii, powodujący nie tylko wzrosty dla gospodarstw domowych i Kowalskiego, o którym mówiłaś, ale także dla całego przemysłu, powodujące jego niekonkurencyjność. No niestety, to nie jest dobra informacja dla nas, nie, zwykłych zjadaczy chleba. Mam nadzieję, że jednak kolejne nasze spotkania to będą dobre informacje, ale a propos informacji, rzeczy, czy możemy ją uznać za dobrą, to czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej, Grupa Orlen uruchomiła pierwszą własną kopalnię gazu ziemnego, Bystrowice na Podkarpaciu. Do systemu przesyłowego trafiły już ponad 2 miliony metra sześciennego surowca z tego złoża. W bieżącym roku w ramach koncesji na Podkarpaciu planowane są kolejne odwierty poszukiwawcze. Co to znaczy, jeśli chodzi o rozwój właśnie PKN Orlenu i jak to się przełoży, no też i na nasze życie? 2 miliony metrów sześciennych to nie jest duży wolumen gazu. Polska zużywa około 18 miliardów metrów sześciennych gazu, więc
2 miliony nam nic nie zrobią. Tutaj problem polega na tym, że w Polsce miejsc do wydobywania gazu naturalnego nie jest już dużo. Pozostają, no Podkarpacie to jest miejsce, gdzie głównie PGNiG zajmuje się eksploatacją złóż. I to wydobycie krajowe jest trochę poniżej, jeżeli dobrze pamiętam teraz, poniżej 4 miliardów metrów sześciennych, więc gazu będziemy potrzebowali dużo importować, więc każdy element, który powoduje, że mamy gdzieś upstream, czyli wydobycie lokalnie u nas, to jest dobry element, ale to nie są duże wolumeny. Orlen przeprowadza transformację energetyczną, chce być zielonym koncernem. Gaz jest elementem przejściowym do tej transformacji. I do roku 50 takie źródła jak właśnie elektrownie czy elektrociepłownie gazowe będą pomagać w osiągnięciu zero emisyjnego Orlenu. Natomiast same 2 miliony metrów sześciennych to jest dopiero, że tak powiem, początek pewnej drogi. A propos tego, co właśnie zapoczątkowało się, to oczywiście pomoc z tarczy płynąca z tarczy 2.0. Ruszył nabór wniosków od mikro, małych i średnich firm. Ten nabór wniosków ruszył. Pytanie, czy ta tarcza 2.0 rzeczywiście realnie pomoże tym małym, średnim firmom. W chwili, kiedy między innymi również czytamy na różnych portalach biznesowych, gospodarczych, że zadłużenie hoteli, restauracji i firm cateringowych, a to są właśnie często małe i średnie przedsiębiorstwa, wzrosło w 2020 roku o 1/3. To jest problem, ale dotyczący nie wszystkich branż. Te pierwsze tarcze zalały przez pierwsze tygodnie pandemii, zalały rynek pieniędzmi i one pomogły wszystkim. Jakby gospodarka oczywiście weszła w recesję. Natomiast nie skończyło się na przykład dramatycznym bezrobociem. Natomiast przedłużający się lockdown jest dramatyczny dla sektorów, w którym ta relacja międzyludzka jest podstawą biznesu, jak hotele, restauracje, część handlu. Więc mamy do tej sytuacji naprawdę bardzo trudną i widać, że rząd jakby całą tą pomoc już kieruje do tych branż. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby wybierać je akurat po PKD, ale to one potrzebują głównie pomocy, bo duża część gospodarki zaczęła się dostosowywać do sytuacji zaistniałej. Natomiast nic nie rozwiąże tak naprawdę problemu pandemicznego czy kryzysu gospodarczego wynikającego z kryzysu pandemicznego, jeżeli nie powstrzymana zostanie epidemia, więc kwestie zdrowotne są najważniejsze. Jak zostaną rozstrzygnięte i tutaj ten poziom zarażeń i zgonów będzie na dużo mniejszym poziomie, no to ten lockdown powinien być jak najszybciej zdejmowany, bo on po prostu dobija pewne branże. I miejmy nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej, bo tego właśnie potrzebują przedsiębiorcy, za których my serdecznie trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Marcin Roszkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego, był Państwa i moim gościem. A ja Państwu niestety na koniec naszego spotkania jeszcze mam obowiązek przekazać smutną wiadomość, ale mam nadzieję, że będziemy na wesoło wspominać tę legendarną postać. Babcio Chmiel nie żyje. Twórca komiksów o tytusie Romku i Atomku zmarł. Miał 97 lat. O śmierci Henryka Jerzego Chmielewskiego świętej pamięci już poinformował wydawca jego komiksów. To jest niesamowicie przykra wiadomość. Jest to niesamowicie postać wybitna, legendarna. Kto nie pamięta tej osoby, tutaj należy zadać sobie takie pytanie. Jego twórczość zostanie z nami na długie lata, a pamiętajmy również, że był on uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Urodził się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie. Zmarł 21 stycznia tego roku, czyli niestety wczoraj. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy nasz poranek. Polecajmy w modlitwie właśnie tę legendarną postać, a ja Państwu polecam oczywiście spędzić ten dzień z Telewizją Republika. Widzimy się o godzinie 16 w programie Republika po południu. Dobrego dnia.